nie podchodzi Nene. Zobaczmy! Kapitalne uderzenie! Zmieścił tę piłkę Bartłomiej Wdowik. 2-1 Jagiellonia prowadzi. Zobaczmy! Nie Imaz uderzył tę piłkę. Nie Nene! Nie Jose Naranjo, który też miał wielką ochotę, by to zrobić, ale Bartłomiej Wdowik, no niby jest to ruch. Przeciwnik. Wdowik z rzutu wolnego. I to jest gol fantastyczny. Fantastyczny strzał Wdowika. Już drugi raz w tym sezonie trafia bezpośrednio z rzutu wolnego. Krótki rozbieg. Wydawało się delikatne dotknięcie. Teraz Bartłomiej Wdowik kontra Rafał Leszczyński. 61. minuta meczu. Krótki rozbieg Wdowika. Wdowik bardzo pewnie. A zatem 1-1. Już w spotkaniu Śląska z Jagiellonią. Niesamowicie skutecznie. I teraz dał sygnał sędzia Sylwestrzak. To środkowanie, nie! To jest bezpośredni gol z rzutu wolnego. Po raz trzeci w tym sezonie Bartłomiej Wdowik. Raz może się zdarzyć przypadkiem, no drugi raz to już jest sygnał, że ten facet...